Społeczność międzynarodowa jest w ostatnich miesiącach coraz bardziej zaniepokojona przez wzmożone gromadzenie się rosyjskich sił zbrojnych wzdłuż granicy ukraińskiej. Od 7 lat toczy się konflikt między Rosją a Ukrainą i moskiewscy urzędnicy cały czas stają za pogłoskami o przygotowywanej ofensywie, przez co sami przewidują poważne konsekwencje dla ukraińskiej państwowości. Jednak może zauważyć, że Władimir Putin ma plan, który sukcesywnie realizuje, a wszystkie nagrania ukazujące armię rosyjską tak blisko ukraińskiej granicy to tylko przykrywka, aby wytrącić z równowagi zachodnich przywódców. Jednak cofnijmy się w czasie i zacznijmy od początku. Pomimo tego, że 24 sierpnia 1991 roku parlament ukraiński przyjął deklarację niepodległości, to jako była Republika Radziecka, cały czas jest postrzegana przez Rosję jako część jej strefy wpływów. Rosja stosuje coś w rodzaju doktryny Breżniewa, ograniczonej suwerenności. To stwierdzenie odnosi się do rosyjskich przywódców, którzy twierdzą, iż ewentualna integracja Ukrainy z NATO zagroziłaby bezpieczeństwu narodowemu Rosji. Po upadku ZSRR Rosja utrzymywała bliskie relacje z Ukrainą przez dziesięciolecia, jednak przez te lata było kilka punktów spornych między krajami. 5 grudnia 1994 w Budapeszcie doszło do podpisania memorandum w sprawie gwarancji bezpieczeństwa w związku z przystąpieniem Ukrainy do traktatu o nierozprzestrzenianiu broni nuklearnej. Warto mieć na uwadze, iż ten dokument nie oznacza, że strony gwarantują pomoc w razie napaści. Bardziej chodzi tutaj o poszanowanie niepodległości czy obecnych granic Ukrainy przez wszystkich sygnatariuszy. 5 lat później, bo już w 1999, Rosja jako jeden z sygnatariuszy zobowiązała się Kartą Bezpieczeństwa Europejskiego, w której potwierdziła przyrodzone prawo każdego uczestniczącego państwa do swobodnego wyboru, a także ustaleń związanych z bezpieczeństwem. Oczywiście, jak się okazało, oba ustalenia były bezwartościowe. Okres między 22 listopada 2004 roku a 23 stycznia 2005 roku dosyć mocno podirytował Rosję. Dlaczego? Wszystko ma związek z odbywającymi się wyborami prezydenckimi na Ukrainie. W pierwszej turze zwyciężył Wiktor Juszczenko, jednak według Centralnej Komisji Wyborczej w drugiej turze zwyciężył Wiktor Janukowycz. Ogłoszenie wyników stało się początkiem pomarańczowej rewolucji, czyli serii protestów i wielu wydarzeń na Ukrainie, które były spowodowane sfałszowaniem wyborów prezydenckich przez obóz władzy reprezentowany przez kandydata na prezydenta, ówczesnego premiera Wiktora Janukowycza. Okazało się, iż oficjalne wyniki wyborów różniły się znacząco od tych prawdziwych o ponad 11%. Bezpośrednim efektem pomarańczowej rewolucji były powtórzone wybory, po których zwycięzcą został Wiktor Juszczenko. Brak zwycięstwa Wiktora Janukowycza, który był prorosyjski, nie był dobrą wiadomością dla Rosji. Warto mieć na uwadze, że w tamtym okresie Ukraina zacieśniła współpracę z NATO, wysyłając wojska do Iraku, a także przeznaczyła znaczące siły na misje pokojowe. We wrześniu 2013 roku Rosja ostrzegła Ukrainę, iż podpisanie umowy o wolnym handlu z Unią Europejską może grozić katastrofą finansową, a także upadkiem państwa. Już w tamtym okresie Siergiej Glazijew, jeden z doradców prezydenta Władimira Putina, wypowiadał się, iż władze ukraińskie, zakładając potencjalne przekształcenie relacji na neutralne, może być to strasznie zgubne, ponieważ tak się nie stanie. Rosja nakładała różne ograniczenia importowe na niektóre ukraińskie produkty. Glazijew zaznaczył w tym okresie nakładanie kolejnych, jeżeli doszłoby do podpisania umowy. Największy ruch społeczny związany z masowymi manifestacjami i protestami na Ukrainie miał miejsce od 21 listopada 2013 roku ze względu na niepodpisanie umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską przez Janukowycza. Sam ruch przekształcił się w ogólnokrajową rewolucję. Brutalna próba stłumienia protestów przez jednostki specjalne Berkut wywołała efekt odwrotny od zamierzonego. Doszło do zwiększenia i umocnienia protestów. Największa liczba osób została oszacowana na 800 tysięcy 1 grudnia 2013 roku. Prorosyjska Partia Regionów, próbując stłumić protesty, doprowadziła do utraty zdrowia, a także życia wielu manifestujących. Po wielu miesiącach protestów w ramach ruchu Euromajdanu 22 lutego 2014 roku doszło do usunięcia rządu Wiktora Janukowycza, który został wybrany demokratycznie na prezydenta 4 lata wcześniej. Ukraiński parlament przegłosował przywrócenie konstytucji Ukrainy z 2004 roku wraz z usunięciem Janukowycza od władzy. Jednak prezydent nie zgodził się na rezygnację, uważając, iż głosowanie zostało sfałszowane. Większość wschodnich regionów Ukrainy cały czas deklarowała lojalność wobec prezydenta. W 2016 roku Służba Bezpieczeństwa Ukrainy opublikowała rozmowy telefoniczne sprzed 2 lat, w których udział brał doradca prezydenta Rosji Siergiej Glazijew oraz rosyjski polityk Konstantin Zatulina, w których były omawiane tajne działania finansowe prorosyjskich działaczy we wschodniej Ukrainie.
Zatulin przyznał, że rozmowy były prawdziwe, jednak zostały wyrwane z kontekstu. Federacja Rosyjska miała opuścić swoje bazy wojskowe na Krymie do 2017 roku, zgodnie z założeniami traktatu o podziale floty czarnomorskiej podpisanej w 1997 roku. W 2014 doszło do aneksji Krymu, czyli nielegalnego nabycia przez Rosję terytorium Ukrainy, wykorzystując do tego siłę zbrojną. Rosja nigdy nie planowała przenieść swojej floty wojskowej do kraju. W 2010 Janukowycz podpisał Pakt Charkowski, według którego wynikała możliwość przedłużenia pobytu do 2042 roku w zamian za zniżki na otrzymywany gaz z Federacji Rosyjskiej. Władimir Putin od czasu aneksji Krymu zwiększył obecność wojsk w regionie poprzez utworzenie rosyjskiej grupy zadaniowej. 8 sierpnia 2016 roku wojska rosyjskie zwiększyły swoją obecność wzdłuż linii demarkacyjnej Krymu. Rosyjski prezydent oskarżył Ukrainę o stosowanie praktyki terroru. Natomiast prezydent Ukrainy Poroszenko nazwał rosyjską wersję wydarzeń cyniczną i szaloną. Jednak obecnie nie tylko Putin gromadzi wojska na granicy Ukrainy. Na początku kwietnia tego roku mieliśmy informacje o rozmieszczeniu siły i sprzętu wojskowego przez Białoruś, którzy wydają się być skoordynowani z działaniami Moskwy. Takie działania doprowadziły do gwałtownego pogorszenia niegdyś przyjaznych stosunków między Mińskiem a Kijowem. Warto mieć cały czas na uwadze, iż Rosja, jak i Białoruś zaplanowały rekordową liczbę ćwiczeń wojskowych, których kumulacja ma się odbyć w okolicach września. Obecność wojsk wzmocni także nowy ośrodek szkoleniowy, który powstaje w obwodzie grodzieńskim na wschodzie Białorusi. Przed wzmożonymi napływami sił na granicy Ukrainy wicepremier tego kraju ogłosił, iż nie będą oni uczestniczyli już w rozmowach pokojowych z Rosją w Mińsku. To wszystko pokazuje, jakie intencje od początku miał Aleksandr Łukaszenka, który na samym początku próbował pokazać się od strony uczciwego pośrednika między Moskwą a Kijowem. Łukaszenka odmówił uznania Krymu za część Rosji i uzasadnił logikę aneksji jako możliwość dla Mongolii do roszczenia sobie praw do dużych obszarów rosyjskiego terytorium. Prezydent Białorusi przedstawił, że nie ma zamiaru pozwalać na wykorzystywanie terytorium jego kraju do przeprowadzania ataków na inne państwa. Miało to pokazać, iż nie jest on zainteresowany do przeprowadzenia planu Putina. Jak się z czasem okazało, była to tylko zagrywka, w szczególności po wyborach prezydenckich z 2020 roku, kiedy to Łukaszenko pokazał uzależnienie od prezydenta Rosji. To, co przykuło dużą uwagę w ostatnim czasie, to systematyczne wydawanie przez Moskwę paszportów Ukraińcom mieszkającym w kontrolowanych przez Kreml regionach wschodniej Ukrainy. Podaje się, że w ostatnich 2 latach wydano ponad 650 tysięcy rosyjskich paszportów. Cały wysiłek ma za zadanie przekształcić okupowaną wschodnią Ukrainę w protektorat paszportowy. To pokazuje, jakie długoterminowe cele wyznaczył sobie prezydent Rosji. Dmitrij Pieskow, który jest sekretarzem prasowym Putina, dodał, iż cały czas są oni zobowiązani do ochrony obywateli Rosji, mieszkających we wschodnich częściach Ukrainy na wypadek eskalacji. Nikt jednak nie wyjaśnił, iż populacja obywateli wynika z celowo przeprowadzonej polityki paszportowej. To pokazuje, iż Rosja powoli będzie chciała wykorzystywać nowych obywateli pod pretekstem interwencji wojskowej na terenach nieformalnie przez nich okupowanych.